Dwa dni Kazimierz rozbrzmiewał dźwiękami z Korzenia. W miniony weekend odbył się tu pierwszy ogólnopolski festiwal didżeridu. Dźwięki z Korzenia zabrzmiały nomen omen w kazimierskiej klubojadalni Przystanek Korzeniowa, tuż obok korzeniowego wąwozu. Didżeridu jest uznawany za jeden z najstarszych na świecie instrumentów dętych. Pochodzi z Australii i, jak mówi legenda, zostało odkryte zupełnie przypadkowo. Idaki był myśliwym, idąc sobie po buszu, wracając z polowania, potknął się o gałąź. Podniósł ją, prawda? Wydała mu się dziwnie lekka, więc zaczął to obserwować, zobaczył, że jest wyjedzona przez termity, w środku zobaczył pajęczynę. Więc podniósł do góry tą gałąź, żeby wydmuchnąć pajęczynę i wtedy wydobył pierwszy dźwięk, prawda? Zaczął się tym bawić, modulować, naśladować zwierzęta. Przyniósł to do wioski. Jego współplemieńcom się to spodobało i tak to weszło do tradycji. Mówi się też, że w momencie, kiedy opuścił ziemię, jego duch zamieszkał właśnie w tej gałęzi i wtedy, w momencie, kiedy przystawimy, prawda, ucho w ten sposób, możemy usłyszeć właśnie, jak ciągle gra. Didżeridu jest więc niczym innym jak wyżłobionym, pustym w środku konarem drzewa. Instrument rdzennie nazywany od imienia jego odkrywcy dopiero znacznie później został przemianowany na didżeridu. No wiadomo, Australia była przez pewien czas tam kolonią karną i tak dalej. Dużo białych tam się najechało. Irlandczycy zobaczyli właśnie kogoś z Yulongu grającego i padło hasło didżeridu, co oznacza czarnego trębacza, prawda? No i z tego się zrobiło didżeridu. Różnie się to pisze, różnie nazywa. Didżeridu. Oryginalnych nazw w Australii jest co najmniej 80. Wiele jest też brzmień didżeridu. Generalnie im dłuższy instrument jest, tym dźwięk będzie niższy. A oczywiście proporcje są też istotne, prawda? Wlot, wylot. Tutaj możemy wziąć na przykład długi instrument, który da nam niski dźwięk, prawda? To nawet pewno lepiej trochę niżej. Prawda? Teraz możemy pokazać krótki instrument. Gdzie magia tkwi tego instrumentu? Bo on rzeczywiście w przedziwny sposób przyciąga ludzi, w przedziwny sposób działa na zwierzęta, w przedziwny sposób można na nim grać, tak? Są różne szkoły i tak dalej. Myślę, że ta magia tkwi w sile prostoty, pozornej prostoty, że ten instrument wydaje się dosyć prosty, bo jest to pusta gałąź w środku, tak? Dwa otwory. I tyle, nie ma żadnych strun, nie ma żadnych stroików. Siła prostoty tego instrumentu też sprawia niesamowitą trudność, bo jak zaczynamy wchodzić w to i się okazuje, że coś już wiemy, to za moment mamy wrażenie, że nic nie wiemy, uczymy się grać od podstaw. I gdzieś mi to takie meandrowanie w ogóle pomiędzy tym, że już coś potrafię, a za moment, że jednak znowu jest krok dalej i wszystko zaczynam gdzieś tam określać na nowo, daje mi też świadomość, że ten instrument jest po prostu, tak jak budowa jest prosta, to jest skomplikowany. W Polsce didżeridu pojawiło się około 30 lat temu, wciąż nie jest jednak powszechnie znane. Ożywiamy jakby tą scenę, postaraliśmy się tu zebrać wszystko, co się dzieje w Polsce ciekawego w tym temacie, więc jest i muzyka na płytach, są instrumenty, które są wyrabiane w Polsce, są koncerty. Festiwalowi towarzyszyły również warsztaty, podczas których grający na didżeridu doskonalili swoje umiejętności, a początkujący mieli okazję poznać podstawy. Dotknąć jakby z różnych stron tego instrumentu, to trzeba by się naprawdę wybrać na kilka warsztatów, ale tak jak mówię, po pierwsze możemy poznać budowę tego instrumentu, zapoznać się z różną charakterystyką poszczególnych z nich,
tonacje, czym się różnią, jakie są różnice, parametry i tak dalej. To jest bardzo cenne. Można się nauczyć sposobów gry, tak, różnych poznać różne tajniki gry na didgeridoo. Sam instrument jest, można powiedzieć, rezonatorem, bo cały proces odbywa się w ciele grającego, prawda? Trzeba nauczyć się specyficznej formy oddechu. Chodzi o oddech cyrkulacyjny, czyli wydobywając ustami, krtanią i tak dalej dźwięki, nie przerywam procesu oddechowego, prawda? Tutaj można obserwować mój nos, prawda? Piękno tego instrumentu polega na tym, że my musimy się otworzyć na ten instrument, żeby na nim grać. I to nie jest taka przesada, tylko faktycznie tak jest. Musimy najpierw nauczyć się specyficznie trzymać usta, przykładać do tego instrumentu, potem musimy się nauczyć oddychać, czyli właściwie jest tu taka sytuacja, ciągle musimy coś pokonywać i w sobie, i otwierać na ten instrument. Kulminacją obydwu festiwalowych dni były wieczorne koncerty. Z korzeniowej sceny popłynęły dźwięki didgeridoo i cała plejada etniczno-folkowo-rockowych rytmów. Jak zapewniają organizatorzy, pierwszy ogólnopolski festiwal didgeridoo w Kazimierzu Dolnym z pewnością nie będzie ostatnim. Więcej dźwięków z korzenia usłyszycie Państwo w naszym cyklu bez komentarza. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I'm gonna go to the hospital.
się nie wyjdzie, ponieważ zostałam oszukana. I pisz nam to rąka, Łukasz, miecią spójrz chyba. Więc pozwolę zacząć Hubertowi, a potem postaram się nie zepsuć sprawy. Thank you.
Thank you.